bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Obecnie zaproponowano ceną przewyższały głowę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Zamawiający planował przeznaczyć kwotę maksymalnie 1 475 000 brutto, zaś oferta najniższa opiewała na kwotę 1 675 781 zł brutto. Dlatego też na podstawie artykułu 93 ust. 1 i 4 Prawa Zamówień Publicznych dnia 20 kwietnia unieważniły postępowanie udzielającego zamówienia na wyłonienie wykonawcy i rozpocząłem procedurę drugiego ogłoszenia. Ogłoszenie to zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 21 kwietnia, z terminem składania ofert do 29. Wpłynęły dwie oferty. Pierwsza oferta to jest oferta zakładu utylizacji odpadów spółka Dosielcy za kwotę 1 900 389 zł 28 groszy i druga oferta konsorcjum firm LDF spółka ZOO Ostrołęka i MPK Pure Home i zaoferowana kwota to jest 895 503 zł 60 groszy. Jako najkorzystniejszą właśnie wybrano tą ofertę drugą. Proszę Państwa, co to powoduje? Powoduje to, że te pieniądze, które uzyskujemy na pokrycie, ogólnie mówiąc, zagospodarowanie naszego odpadów, czyli odebranie ich od naszych mieszkańców, wytransportowania i przyjęcia na wysypisko odpadów jest kwotą po prostu niewystarczającą. Kolejny raz okazuje się, że stajemy po prostu przed dyktatem, bo tak to trzeba powiedzieć, przed dyktatem firm śmieciowych. Poprzednia umowa kończyła nam się w 2019 roku, z końcem roku. Wtedy, pamiętacie Państwo, ogłosiłem również przetarg. Oferta najtańsza była wtedy jedyna, najtańsza na 1 600 000, kiedy to pamiętam. To powodowało, że podjąłem działania w grudniu ratujące jakby, żeby ta opłata nie wzrosła radykalnie z 9 zł, którą mieliśmy, pamiętacie Państwo, do końca roku, do 26, no bo takie było przeliczenie. Proszę Państwa, poprosiłem, i Pani Skarbnik przygotowała różne symulacje opłaty, która by obowiązywała na terenie naszej gminy, żebyśmy, proszę Państwa, tych pieniążków, jakichś miejsc dokładami, jak nie, bo i tak dokładać będziemy. To tak jak wielokrotnie Państwu mówiłem, to wszystko się finansuje też pod warunkiem, że mamy 100% wkład. My, proszę Państwa, w tej chwili mamy już zaległości 121 000 zaległości na dzień dzisiejszy. Nie wiem, dlaczego koszty zakładu tak bardzo wzrastają jak miesięczne. Przy taniejącym paliwie, znacząco taniejącym, no chciałbym to interesować, żeby powiedzieć. To nam doskonała. Znaczy koszty zakładu tak wzrastają, według tych wyliczeń, które były, 25 000. Do tego dochodzi w tej chwili obsługa w szoku, bo on będzie zaraz uruchomiony, tak? Według przepisów ma być otwarty cały tydzień, dokładnie trzeba tam po prostu razu wykonać. Druga sprawa, te wyliczenia, które zostały wykonane, zostały też z tego kwartału. Ten kwartał wyszedł też źle z tego powodu, że nie mam w tej chwili pracowników, w ogóle pracowników tych dodatkowych, którzy oczywiście Państwo zadecydujecie, ale żeby zobrazować, jak to wygląda. Na pewno koszty są stałe, tak jak powiedziałam, 1 463 156. Czyli musimy już po stronie wydatkowej zwiększyć plan o te 523 000. Zaokrąglenie. I teraz tak, pierwszy wariant, jeżeli ja założyłam sobie, no bo trudno mi jest też mówić, no tak powiem, że tak, na terenie naszej gminy i w mieście mieszka nie ma taka sama ilość. Więc ja założyłam sobie, że przy cenie, że może nie tak, że osoby kompostujące to będzie 50% wszystkich zadeklarowanych. Żeby to był szacunek. I wzięłam 2500 bez kompostowania i 2500 osób, które będą zadeklarują kompostowanie. I teraz pierwszy wariant taki zrobiłam, że była wycena średnio 27 zł od mieszkańca, czyli 28 od tego, co nie kompostuje i 26 od tego, który kompostuje. I wtedy do naszego budżetu z tego, przy takiej stawce wpłynęłoby dodatkowo 420 tysięcy złotych, ale gmina wtedy i tak musiałaby dołożyć 103 tysiące złotych. Tak. Drugi wariant 25 i 23 zł dla kompostujących. Z tego tytułu przy takiej regulacji cen, przy założeniu, że będzie 100% ściągalność i że ilość odpadów nie ulegnie zmianie, czyli drastycznie się nie zwiększy. W tej chwili, w takiej sytuacji, przy cenach 25 i 23 zł za kompostujących, gmina, tak, bo ja zasymulowałam taką kwotę, gmina dołożyłaby 190, prawie 4 tysiące zł. Kolejny wariant, jeżeli byłyby ceny 23 i 21 dla kompostujących, to wtedy dochody nasze do 900 powiększyłyby się o 270 tysięcy złotych, ale gmina z Persalgo musiała dołożyć około ponad 250 tysięcy złotych do śmieci. Cały czas mówię, że to jest no, czysto hipotetyczna sprawa, bo 100% nigdy nie wpłynie, a wiemy, że 1 463 000 to są koszty, które na pewno poniesiemy. Natomiast proszę wziąć pod uwagę jeszcze, co tu chciałam, te warianty 3, kwoty, które gmina będzie musiała dołożyć samego czystego rozliczenia, takiego matematycznego, ale proszę jeszcze wziąć pod uwagę to, że już za pierwsze półrocze mamy, bo już mamy zebrane śmieci z stacji za 17,50 i 16, za pierwsze półrocze już mamy zaległość 121 tysięcy. Razy 2, 240 plus 250. Cyfry mówią same sobie. Ja wiem, one są przerażające, ale też proszę wziąć pod uwagę to, że no, budżet to jest, to są naczynia połączone, to jest zestaw naczyń połączonych. Żeby gdzieś dać, to skądś trzeba wziąć. Ja oczywiście będziemy robić, Państwo jesteście organem uchwałodawczym, Państwo decydujecie i Państwo określa się, ale chciałabym, żeby to wystawać, ale chciałabym też, żeby było to w sposób wyważony, przemyślany, dlatego że oczywiście prowadzimy inwestycje, chcemy, żeby inwestycje były realizowane. No wiadomo, bo to świadczy o rozwoju gminy. Natomiast są pewne rzeczy, które są bardzo trudne i niepopularne, no i do takich należą podatki i opłaty. Na te opłaty śmieciowe gmina naprawdę ma, jak wielki albo już brzydko powiem, żaden wpływ, bo te warunki dyktują firmy zewnętrzne. Zresztą tak jak Pan również powiedział, no nie bez kozery jest to, że do przetargu przystępuje tylko jedna firma. Ten rynek jest, że tak powiem, najprawdopodobniej podzielony i karty zostały rozdane jakby dużo wcześniej. To zawsze to podkreślam, robimy jakiekolwiek zamówienie, nie wiem, na cokolwiek, na tusz, na papier do drukarek, nie mamy po 15 obecnych. Ile ten za tym papierem człowiek zarobił? A tu jest ogromny kontrakt milionowy, jest jedna, która robi ofertę. Mimo, że firm śmieciowych jest w Jakubowie, firma śmieciowa w Jeźdźmie, w Węgrowie jest firma śmieciowa, w Mińsko-Mazowiecku jest firma śmieciowa, przecież firm nie brakuje. Od 3 czy 4 lat ta sama firma tak naprawdę zainteresowana usługą. Powiem więcej Państwu. Jestem święcie przekonany, że gdyby nie to, że trochę postawiliśmy się w tej firmie z misienicami, to ta oferta byłaby o wiele, wiele wyższa niż jest złożona dzisiaj. Bo mamy trzy rzeczy. Stawka podstawowa za bio, za złoty mniej i jeszcze dotychczas mieliśmy to wysokość, jak ktoś łamie przepisy, że ma dwukrotność zapłacić. Czy to zostawiamy? Bo tam jest dwukrotność i trzykrotność. Jak Pan Burmistrz przedstawił, są te stawki tej wpisane, to jest 23, 25 i proszę bardzo o głosowanie. Ale to na tablecie. Na tablecie. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.